Honda HR-V, rocznik 2019, Toyota Land Cruiser. O, proszę bardzo. Range Rover Evoque, rocznik 2014. Lecimy sobie dalej, generalnie do bardzo fajnego egzemplarza ze Stanów Zjednoczonych. Scion FRS, odpowiednik Toyoty GT86 czy Subaru BRZ. Są to generalnie te same samochody, a zaraz Wam pokażę dlaczego. Tutaj właśnie przeszliśmy do spraw tuningowych. Mamy wymienione tylne lampy, które są już taką tuningową wersją. W oryginale one troszeczkę inaczej wyglądają. Mamy inny całkiem wydech customowy, który jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ładnie brzmi. Na końcu, tak jak widzicie, ma takie przypalania. Pokażemy Wam, myślę, że w następnym jakimś odcinku lub na naszym Instagramie zapraszamy do śledzenia, gdzie pokażemy, jak ten wydech brzmi. Ale z takich naprawdę świetnych rzeczy, które są z tyłu, jak i z przodu, jest to nowe zawieszenie z firmy HKS. Full regulacja na zawieszeniu, kąty, no bez kąta wyprzedzenia, ale mamy tutaj całą geometrię, można sobie zmieniać. Tu akurat nie pokażę Wam, bo jest, siedzi w tym momencie bardzo nisko. Na gwincie zawieszenie i to widać, że jest świeże, więc naprawdę tu z klientem bardzo zadowoleni jesteśmy, bo nie widzieliśmy tego na aukcji, a właśnie klientowi chodziło o takie smaczki. Kupił ten samochód właśnie po to, żeby ewentualnie go troszeczkę tuningować, czy bawić się nim. Zderzak, tak jak widzicie, tutaj jest wgnieciony szczerze do wyciągnięcia do pola kierowania. Maska jest cała przełamana, w tym miejscu ma przełamanie oraz tak samo z drugiej strony. No niestety tego już praktycznie nie idzie odratować, trzeba będzie kupić nową maskę. Ale wracając, dlaczego tu mamy takie, a nie inne rzeczy, jeśli chodzi o połączenie właśnie tych trzech samochodów, czyli Subaru, Toyota oraz Scion. Znaczek Scion z przodu, błotnik Subaru i znaczek Toyota 86 na błotniku. Czyli mamy trzy w jednym, kupujesz jeden samochód, a masz trzy, więc naprawdę ciekawy, ciekawy samochód. Rozwiązanie tak jak to na Subaru przystało, Boxer. Tu jest dwulitrowa jednostka na turbinie, ona bodajże około 200 paru koni generuje. Na tył napęd, czyli coś dla maniaków driftu. Nieraz takie samochody właśnie widać na zawodach driftowych i tu właśnie ten samochód możliwe, że będzie wykorzystywany też do niejednej zabawy właśnie z takimi manewrami. Zamknijmy maskę i przejdźmy sobie do kolejnego pojazdu. Choć w sumie jeszcze go Wam w środku nie pokazałem. Jest dość surowy. Mamy takie kubełkowe fotele. One są materiałowe, manualna skrzynia biegów, ręczny, klasyczny. No i taka standardowa deska, raczej bez jakichś takich super udogodnień. Tutaj mamy, tak jak widać, nawet takie klasyczne przekrętełka. Powiedzmy właśnie, tak jak powiedziałem, w dość takim surowym stanie to wszystko tutaj jest. Ale to jest właśnie samochód, który daje dużo frajdy z jazdy. Jest naprawdę ciekawy. Ford Fusion, przedliftowa wersja. Tutaj uszkodzenie prawe koło, błotnik, lampa, zderzak, to wszystko tutaj będzie do wymiany. Pas przedni też uszkodzony i tak jak widzicie, leży tutaj cały wahacz. Ford Fusion przedliftowy, granice około 50 tysięcy na gotowo. Ten Scion FRS też nie wspomniałem, to są mniej więcej koszty około 65 tysięcy. Nawet idzie taniej kupić, tak szczerze powiedziawszy. Zależy od rocznika, tutaj mamy 2016, więc troszeczkę ta cena, ta cena jest wyżej. Audi A3 8V, którą też importowaliśmy dla klienta, tu akurat zostawiłem sobie na wymianę. Przyjechał po BMW 5, którą właśnie odebrał, pojechał ją zawieźć i będzie wracał się właśnie po swój poprzedni samochód. Ten samochód będzie sam sobie naprawiał. Myślę, że gdzieś go tam pokażemy na pewno na Instagramie. Wersja Titanium, jeśli chodzi o tego Fusiona, bo sobie do niego wróćmy. Środek mamy tutaj ciemny, bardzo podobny, tak jak widzieliśmy wcześniej. Jest to rocznik 2013, lekko uszkodzony podłokietnik, też wytarty jest, oraz fotel. Tam będzie trzeba, niestety, ale tapicer będzie musiał to przeszyć, żeby to ładnie wyglądało, ale oczywiście no, jest to kwestia zawsze klienta. Na radiu Sony, podgrzewane fotele. Poza tym jakichś takich wielkich udogodnień od Titaniuma, no to też nie ma co wymagać. No, mamy taką podstawę, szyberdach mamy tutaj także, a tak to cała reszta, tak jak przystało na Titaniuma, czyli standardy większe od SL-a i SE. No, nie będę się rozpowiadał na ten temat, możecie sobie obejrzeć nasze poprzednie filmy. Uszkodzona szyba do wymiany w tym samochodzie. Przejdźmy sobie jeszcze dalej. Co ciekawego przyjechało, bo dzisiaj taki obchodzony filmik. CLA 250, tutaj mamy rocznik 2014. Uszkodzone koło, uszkodzona miska jest od dołu. Będzie trzeba wymienić tak co z przodu, zdemontowane lampy oraz zderzak. Niewielkie uszkodzenia, bardziej to było uszkodzenie undercarriage, czyli po dole. Uszkodzone także alufelgi, tak jak widać. Tutaj alufelga i opona uszkodzona będzie do wymiany. Poza tym tutaj
mała ryska, z tyłu także spuszczone powietrze, środek w całości nic nie wybitego, więc naprawdę bardzo przyzwoity egzemplarz. Cenowo około 75-80 tysięcy za takie egzemplarze trzeba liczyć mniej więcej na gotowo. Wiadomo, jak aukcje się potoczą. Hyundai Genesis, tutaj rocznik też 2012, uszkodzony cały bok, duża limuzyna, którą myślę, że też tam pokażemy na jakimś odcinku, ponieważ jest to naprawdę nietypowy samochód ze Stanów Zjednoczonych, którego raczej nigdy nie widziałem na naszych drogach. Samochód ogólnie nie jest mi obcy, ale pierwszy raz go widzę tutaj i będzie mógł sobie jeździć. Trzymanie linii, czujniki parkowania, tempomat aktywny z radarem, podgrzewane fotele oraz wentylowane, pełne radio. Bardzo ładny, przyzwoity egzemplarz do pieszczenia, ponieważ jest to już egzemplarz ze sporym przebiegiem, około 160 tysięcy, więc będzie trzeba go naprawić cenowo. Musiałbym akurat zerknąć. W tym odcinku Wam nie powiem, jaka cena, ale na pewno gdzieś się jeszcze dowiecie, ile mniej więcej takie samochody mogą wychodzić ze Stanów Zjednoczonych. I ostatni klasyk, Ford Escape, wersja Titanium, dwulitrowa, 4x4, uszkodzony cały przód, będziemy wylatywać całym pasem, drzwi przygięte przez błotnik, klasycznie błotnik do wymiany, maska, zderzak kompletny oraz cały pas przedni. Tak jak widać, wszystko jest tam dociśnięte, będzie do wymiany wjechać nowym pasem, lampy europejskie, myślę, że tutaj się kupi. Tak samo z drugiej strony błotnik oraz drzwi uszkodzone do lakierowania, calutki przód wraz z drzwiami. Środek mamy tutaj w całości, też żadna poduszka, oj, słyszycie, co się dzieje. Żadna poduszka nie wybita, także na radiu Sony, no wersja Titanium, czyli podobnie jak w Fusionie te wszystkie elementy, tylko tutaj dodatkowo mamy jeszcze radar aktywny, ponieważ ma z przodu taki radar i panoramę mamy full. Standardowo ceny w dalszym ciągu około 60-65 tysięcy, to jest rocznik 2018, więc trzeba z takimi pieniędzmi się gdzieś tam liczyć. A w dzisiejszym odcinku, już drugim, to by było na tyle. Jeśli jesteście zainteresowani importem samochodu ze Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Kanady, zapraszamy do kontaktu, który macie zawsze w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!